bracia i siostry, historia amerykańskiej Częstochowy rozpoczęła się w 1951 roku wraz z przybyciem do Stanów Zjednoczonych ojca Michała Zembuskiego, Paulina, który przez Węgry i Włochy przybył do Ameryki z Jasnej Góry. Przez pierwsze 3 lata ojciec Michał pracował jako misjonarz w różnych polskich parafiach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Podczas swojej pracy kaznodziejsko-misyjnej dostrzegł potrzebę umocnienia i ożywienia polskości wśród Polonii oraz potrzebę ukazywania bogactwa polskiej kultury. Marzeniem ojca Michała było wybudowanie sanktuarium, które byłoby centrum religijno-kulturalne. I tak 26 czerwca 1955 roku poświęcono i dedykowano Matce Bożej Jasnogórskiej małą stodołę, która stała się pierwszym kościołem amerykańskiej Częstochowy. Nadszedł jednak dzień 16 października 1966 roku, kiedy w obecności kilkudziesięciu tysięcy osób zebranych przed kościołem, w którym obecnie się znajdujemy, John Cardinal Kroll, ówczesny arcybiskup Filadelfii, dokonał aktu poświęcenia tej świątyni. W uroczystości tej wziął również udział ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Lyndon Johnson. Nasze sanktuarium nawiedził również w 1984 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan. Był tutaj również wtedy jeszcze wiceprezydent George Bush. I po prawie 50 latach od momentu poświęcenia tej świątyni, w 1051 roku od chrztu Polski, 23 kwietnia 2016 roku, przyszedł czas, by w amerykańskiej Częstochowie zawitał premier rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, pani Beata Szydło. Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w amerykańskiej Częstochowie. I na samym wstępie, tak poza tą kartką, proszę mi wybaczyć, jeśli w którymś momencie zwrócę się do pani burmistrz. Bracia i siostry, pani premier przez 2 kadencje była moim burmistrzem. Pochodzimy z tej samej miejscowości Brzeszczew po Oświęcimiu. Przypadł ten zaszczyt witania pani w amerykańskiej Częstochowie. Długo musieliśmy czekać na ten dzień, jednak zbiega się on z dniem, w którym Kościół w naszej ojczyźnie celebruje uroczystość świętego Wojciecha, głównego patrona Polski. Dlatego właśnie dzisiaj módlmy się w sposób szczególny za naszą ojczyznę i za tych, którzy naszą ojczyzną rządzą. A wszyscy kapłani zebrani wokół ołtarza, koncelebrujący tę mszę świętą, sprawują ją w intencji pani premier i w intencji naszej ojczyzny. Szczęść Boże.